Cześć, siemanko, we wszystkim, nazywam się Olo, witajcie na kolejnym materiale na tym kanale. Dawno nie było poradnika, nie? 2 miesiące chyba temu ostatni poradnik był na tym kanale. No i teraz mamy nowy wipe, nowe mapy, nową mapę. No to myślę, że nowy poradnik też by się przydał właśnie z tej nowej mapy. Także poświęciłem dzisiaj dzień na nagranie poradnika. Dzisiaj nie ma live'ika, jeżeli to oglądacie, to dzisiaj jest który? Czekajcie jeszcze raz. 17, tak? 17 dzisiaj jest. Także dzisiaj live'ika nie ma. Ale za to macie na kanale poradnik z nowej mapy. Także trafiłeś tutaj, widzu, bo pewnie chcesz dowiedzieć się coś ciekawego na temat tej mapy i pewnie poznać, jak ta mapa wygląda i gdzie są wyjścia z tej mapy. Także ja już spieszę oczywiście z pomocą i ten materiał właśnie jest dla takich osób, które są nowe w Tarkowie albo nowe na tej mapie, no i nie za bardzo wiedzą, jak się na niej poruszać, gdzie w ogóle szukać wyjścia na tej mapie. Zaraz ci, drogi widzu, właśnie to pokażę. Ja oczywiście zapraszam was do polajkowania tego materiału, jeżeli taki poradnik wam się spodoba i jest przydatny dla was. Oczywiście komentarz miło będzie, jak zostawicie po sobie. No i oczywiście subiksona, jak zostawicie na kanale. Każdy, kto jest nowy na tym kanale, jak zostawi subiksona, to będziemy rośli i rośli na tym YouTubku i może w przyszłości jakiś pierwszy milion padnie, nie? Chociaż na razie musimy przebić barierę 10 tysięcy. No, do tego jeszcze troszeczkę brakuje, ale jak każdy zostawi subika, to będziemy o plus jeden do przodu, nie? Także jeżeli jesteś nowy, zapraszam cię na ten kanał. A ja dobra, lecimy już do tematu, czyli zapraszam na mapę Street of Tarkov, czyli najnowszą mapę w Escape from Tarkov. Oprowadzę cię o niej, pokażę ci są wyjścia, no i mam nadzieję, że będziesz więcej wiedział o tej mapie i przede wszystkim będziesz znał wyjścia, gdzie są na tej mapie. Także zapraszam do materiału. A co? Zapraszam. Dobrze, jesteśmy na mapie. Serdeczne podziękowania dla Mungo, który pomógł mi stworzyć ten materiał, ponieważ weszedł razem ze mną na co-op moda, gdzie ustawiłem sobie normalne warunki pogodowe do nagrywania, powiedzmy, tego Tarkowa, ponieważ próbowałem solo uszczelić fajną godzinę i fajne warunki pogodowe, ale nie da się, ponieważ deweloperzy zrobili coś takiego, że można sobie na co-op modzie poustawiać właśnie warunki pogodowe, czy ma być słońce, czy deszcz i takie inne po prostu rzeczy, ale nie da się solo tego rozpocząć. Musisz mieć kogoś, dlatego napisałem do Mungo, Mungo się zgodził. Mungo sobie gdzieś tam po prostu stoi, a ja teraz nagrywam. Dobrze, widzowie, jesteśmy na mapie Street of Tarkov, czy najnowszej mapie do Escape from Tarkov. I generalnie ja wam powiem, jak ja widzę tą mapę, jak ja się uczyłem tej mapy i według mnie jest to najlepszy sposób na naukę tej mapy, przynajmniej dla mnie. Może dla was będzie oczywiście też takie pomocny. Najważniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać, widzowie, że na środku mapy macie konwój. Macie konwój, który jest rozwalonym już konwojem. Macie czołgi, nie czołgi, macie wozy opancerzone. I tu macie taki najbardziej charakterystyczny dla mnie punkt tej mapy, można powiedzieć, koło tego konwoju, czyli taki oto budynek przed nami, tak? Tam jest baza ogólnie, tak? Jak sobie pójdziecie koło tego budynku, pójdziemy tam ogólnie, tam jest baza. Taka mini baza, bym powiedział, taki, nie wiem, obóz, coś takiego, nie? I ten budynek jest takim najbardziej charakterystycznym punktem dla mnie, ponieważ tam macie wyjście, tam macie wyjście, tam macie wyjście, tam macie wyjście i tam macie wyjście, tak? Więc jakby, jak stoicie na wprost tego budynku, to już wiecie, gdzie macie wyjścia, można powiedzieć, tak? Już wiecie, gdzie macie wyjścia. Ale ja wam oczywiście pokażę, jak się nazywają te wyjścia i oczywiście zaraz sobie tutaj wszystko wam wytłumaczę, tak? Tutaj macie też charakterystyczny taki budynek, można powiedzieć, to jest ten cały hotel, tak? Pinwool chyba hotel, nie? Jakoś tak. Tam jest Concordia, a to jest chyba ten Pinwool hotel, mi się wydaje. No ale dobra, zacznijmy od tego. Tu macie najbardziej charakterystyczny budynek. Podejdźmy sobie do niego. No i teraz tak, jak się uczymy tej mapy? Po prostu tak właśnie ja wam powiedziałem. Macie charakterystyczny budynek i po prostu pierwsze wyjście macie za nim tak naprawdę. Jak sobie tą drogą sobie pójdziecie,
tą drogą sobie pójdziecie, tam macie rozwalony budynek, tak? No i do tego rozwalonego budynku właśnie sobie chodzimy. No i tutaj macie ten budynek charakterystyczny i idziecie za nim. To jest ta droga. Idziecie za nim, za nim. Tutaj macie tą bazę, obóz, czy jak zwał, tak zwał, nie? Także tutaj macie ten charakterystyczny budynek i pierwsze wyjście macie tutaj rozwalony tak naprawdę budynek w budowie, można powiedzieć. I wyjście, tutaj jest wyjście, ojejku, teraz nie pamiętam jak on się nazywa. Ale coś na cy. Kolapset? Kolapset? O, i Mungo. Siemanko, pozdrawiam Mungo. No i tutaj macie, właśnie dzięki niemu właśnie powstał ten materiał. No i tutaj macie pierwsze wyjście. To jest właśnie kolapset, jakoś tak. Podchodzicie sobie tutaj i dokładnie w te miejsce sobie tutaj wchodzicie. Dokładnie w te miejsce i tu właśnie was wyrzuca, że tak powiem, z mapy. Dokładnie teraz nie pamiętam. Jeżeli coś źle powiedziałem, to przepraszam was bardzo, ale te wyjście mi się naprawdę zapomniało teraz. Teraz nie pamiętam naprawdę, ale chyba każdy, że tak powiem, znajdzie te wyjście, jak się nazywa, tak? Jak się nazywa tak naprawdę, więc tutaj jest te wyjście. Tutaj sobie podchodzicie, tutaj kucacie i tutaj was wyrzuca z tej mapy. To jest dokładnie tutaj, nie? To jest dokładnie tutaj. Dobrze, no to teraz kolejne wyjście przed nami. Kolejne wyjście przed nami. Wracamy do punktu startowego, bo chcę was nauczyć tak jak ja się uczyłem tej mapy, więc nie będę wam tutaj biegał i pokazywał gdzie są wyjścia, tylko jak najlepiej się nauczyć wyjść na tej mapie moim sposobem, tak? Czyli powracamy do tego punktu bardzo szczegółowego na tej mapie i kolejne wyjście, jeżeli poznaliśmy te wyjście, naprzeciwko nas jest to wyjście koło tego rozwalonego budynku albo w budowie tego budynku, który wam pokazywałem. Kolejne wyjście jest pomiędzy tymi dwoma tutaj budynkami, jak sobie widzimy, tak? Czyli biegniemy tam. I to wyjście nazywa się Evacuation Zone. Evacuation Zone. Te wyjście się nazywa. No i biegniemy. Wiadomo, tu jest ten charakterystyczny punkt. On się nazywa w ogóle Lexos, jak widzicie? Tam nazwę Lexosa. To jest w ogóle jakiś taki chyba były sklep z samochodami, mi się wydaje. Ale dobra, i teraz idziemy tak, jak wam tłumaczyłem przed chwilą, tak? Czyli pomiędzy tego, te dwa tutaj budynki idziemy. I do samego końca, biegnij, Oluś, biegnij! Oj, nam się stamina skończyła. Mógłbym to przeciąć? Mógłbym, ale po co, nie? Przynajmniej się przejdziemy razem na tej mapie, nie? No, także biegniemy pomiędzy te dwa budynki, tak jak powiedziałem, i do samego końca. No może tam już nie będziemy biegli, nie? Tam już może nie będziemy biegli. Tutaj macie wyjście Evacuation Zone. Po prostu podchodzicie sobie do tego czarnego samochodu, a podchodzicie sobie do tych białych tam chyba autobusów, tak, jeżeli dobrze widzę. Podchodzicie sobie po prostu i to macie wyjście Evacuation Zone. I drugie wyjście. Nauczyliście się właśnie drugiego wyjścia z mapy Evacuation Zone. Do Street of Tarkov, no. I tyle, nie? No i dobra, teraz lecimy do trzeciego wyjścia i do czwartego wyjścia, bo te wyjścia są blisko siebie, także ja wam teraz je pokażę. I teraz tak, wracamy do punktu startowego. Po raz kolejny wracamy do punktu startowego. Jesteśmy przed Lexosem, czyli przed tym charakterystycznym, powiedzmy, punktem dla mnie przynajmniej na tej mapie. I teraz obracamy się w lewo i biegniemy do wyjścia, które jest to wyjście samochodowe, czyli samochodowe wyjście, czyli za pomocą rubli, ponieważ musicie mieć ruble, musicie zapłacić rubelkami i was ten samochód wyrzuci po jednej minucie. To jest wyjście, powiedzmy, które jest dość często na mapach spotykane. To jest wyjście, można powiedzieć, albo jest, albo go nie ma, ponieważ ten samochód albo może się zrespić, albo go no nie będzie po prostu, tak? Te samochody są na 5 mapach. Na Street of Tarkov właśnie, na Customce, na Interku, na Woodsach. Czekajcie, na Customce, na Interku, na Woodsach, na Lighthouse'ie i na tej właśnie mapie, nie? I te wyjście jest dokładnie tutaj. No nie ma tego samochodu, niestety, nie ma tego samochodu, ale tutaj macie normalnie samochód, no i podchodzicie sobie do niego i za pomocą rubli płacicie i was ten samochód wyrzuca oczywiście z mapy. I od razu biegniemy do kolejnego.
od razu będziemy do kolejnego, czyli jeżeli jesteśmy przed Lexosem, obrócimy się w lewo, tu mamy wyjście samochodowe i teraz jak będziemy biegnąć od tego wyjścia samochodowego, zajść w lewo, biegniemy sobie tą drogą, tutaj w ogóle macie kino, czyli od Lexosa w lewo macie kino po prostu, nie? I teraz tak, kolejne wyjście jest to wyjście w stylu albo będzie, albo go nie będzie, tak? Jak wiedzieć, jak poznać w ogóle, czy to wyjście jest aktywne? Tutaj jak mamy taką bramę, koło KFC po prostu, tak? Mamy tutaj bramę i wchodzimy sobie tutaj. Jeżeli tam koło tych drzwi, przed nami są te drzwi, jeżeli tam będzie się flara świeciła, zielona flara po prostu sygnalizująca wyjście, tam mamy wyjście dostępne. Jest to wyjście, albo go nie będzie, albo będzie. Coś w stylu na przykład małej stacji na Kastomce, tak? Jeżeli się flara świeci, jest wyjście, jeżeli się flara zielona nie świeci, czyli nie ma tego wyjścia. Czyli podchodzimy sobie tutaj, tu będzie flara, tu będzie na środku taka flara zielona. Jeżeli oczywiście ta flara będzie się świeciła, wchodzimy sobie tutaj na dół i wychodzimy sobie po prostu z mapy. Także tutaj mamy kolejne wyjścia z Streets of Tarkov. Pokazałem wam teraz dwa wyjścia, czyli wyjście samochodowe i wyjście z flarą zieloną. Tutaj właśnie wejdziemy sobie do tej bramy. Tutaj jest w ogóle KFC, tylko inaczej się nazywa, wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo o co chodzi, także tam macie oczywiście kolejne wyjścia. A my wracamy na początek, czyli na Lexosa i pokazuję kolejne wyjścia. No i kolejne wyjście, tak? Przed nami kolejne wyjście. Te wyjście nazywa się Underpass. Te wyjście, które wam pokażę, nazywa się Underpass. I jak do niego dobiec? Z naszego punktu oczywiście standardowego, naszego punktu, obracamy się teraz w prawo, nie w lewo, czyli w prawo obracamy się i biegniemy do samego końca. Biegniemy do samego końca wzdłuż tego hotelu, można powiedzieć. Jeżeli będziecie widzieć ten hotel na mapie, bo wiadomo, zrespi was na przykład z każdej strony, po prostu można was zrespić. Jeżeli będziecie mieć wyjście Underpass, to jeżeli patrzycie na ten hotel, on jest taki charakterystyczny po prostu, nie? Tu macie ten hotelek i teraz biegnąc po prostu, powiedzmy, wzdłuż tego hotelu, dojdziemy sobie do wyjścia Underpass. Underpass znajduje się oczywiście w podziemiach. W ogóle nie włączyłem sobie Unlimited normalnie tego, staminy. Zapomniałem o tym i teraz musimy sobie robić takie przerwy, nie? No ale dobra, jak mamy ten hotel, od tego punktu w prawo sobie biegliśmy naszego, to tutaj mamy takie zejście zaraz. O, w sumie faktycznie przebiegłe prawie. No, tutaj mamy takie zejście. Tutaj mamy ogólnie wejście, takie duże wejście, jak biegliśmy naszego, od naszego miejsca. W prawo biegliśmy wzdłuż, to tutaj mamy taki przewalony, można powiedzieć, zielony samochodzik dostawczy. No i tutaj mamy zejście. Tutaj mamy zejście, skręcamy w prawo i tutaj mamy underpass. To jest wyjście underpass. Podchodzimy sobie tutaj po prostu i nas wyrzuca z mapy. Także kolejne wyjście, underpass. Aktualnie właśnie poznaliście, widzowie. Także tutaj mamy underpassika. Dobrze, no to co, wracamy na nasz punkt startowy, bym powiedział. Dobrze, no i kolejne wyjście przed nami, tak? Czyli powróciliśmy sobie do naszego punktu. Powróciliśmy i teraz obracamy się na plecy, bo tam jest nasze wyjście na ten budynek, co się buduje, wiadomo o co chodzi, tak? Za tym punktem, powiedzmy, na tej mapie, tak? Tym punktem takim strategicznym, bym powiedział, takim najlepszym do nauczenia się, tak? Ten punkt musicie pamiętać. Zanim mamy ten budynek, co się buduje, coś rozwalony, tam mamy evacuation zone, tam mamy właśnie samochód, wiadomo, z wyjściem za rubeliony, tam mamy tą flarę, która musi się świecić, żebyście mieli wyjście. Tutaj w prawo, jak byliśmy przed chwilą, czyli mamy wyjście underpass, a teraz biegniemy do tyłu, na plecy teraz biegniemy i tutaj mamy dwa wyjścia, czyli teraz biegniemy też, można powiedzieć, wzdłuż tego naszego hotelu, i tutaj mamy dwa wyjścia. Jedno wyjście jest, jest takie wyjście, że musicie mieć zieloną flarę przy sobie. Czemu? Ponieważ ta zielona flara daje wam wyjście z tej mapy. Już wam zaraz tutaj wytłumaczę, tylko dobiegniemy tam. Biegniemy sobie wzdłuż tej drogi po prostu, tak? Wzdłuż tej drogi sobie biegniemy, czyli na plecy się obróciliśmy i biegniemy. O, mamy 10 minut, także muszę szybciej opowiadać. Teraz biegniemy tak. Tutaj na rogu mamy Nikitowską. Nikitowską. Tutaj mamy w ogóle znaczek Nikity po prostu, tak? I teraz biegniemy tędy.
Teraz biegniemy tędy i do samego końca biegniemy, do samego końca i radzę robić sobie te wyjście, jeżeli ktoś używa flary do wyjścia z tej mapy, radzę iść tędy i tutaj odpalać sobie tą flarę, ponieważ odpaliłem flarę w innym miejscu i nie zadziałała, nie zadziałała, zabił mnie Scav Sniper. I teraz tak, dobiegacie tutaj, gdzie macie ten taki znaczek i widzicie, prawy dolny róg, odpaliła się informacja Signal Arena, czyli wyciągacie naszą flarę i właśnie z tego miejsca tutaj, nie idziecie dalej, bo was snajper zabije, wystrzeliwacie po prostu flarę do góry zieloną. I teraz możecie sobie iść do przodu i was wyrzuci z mapy. Jeżeli użyjecie to na innej stronie, powiedzmy, tej mapy, bo nam, nie wiem, wam zaznaczę na przykład, wam się pokaże Signal Arena, nie zadziała to. Tylko tutaj zadziała, mi się wydaje, bo gdzieś indziej próbowałem, nie zadziałało niestety. Także tutaj macie Klimov Street, jeżeli się nie mylę. Klimov Street tutaj macie. Także podchodzicie sobie tutaj, Signal Arena, odpalacie zieloną flarę i możecie iść do przodu i was wrzuca. I teraz wracamy na tą samą drogę. Wracamy na tą samą drogę. Widzę z tego, że mi się tutaj postać zasypia, bo użyłem sobie tego, strzykawki na staminę, żeby sobie więcej biegać. No i teraz tak, biegniemy sobie z powrotem tutaj i tutaj mamy tego barbera, albo po prostu sklep, albo Nikitowską po prostu, jak zwał, tak zwał. I teraz tak, tam mamy ten charakterystyczny punkt, odwracamy się, wiadomo, plecami i biegniemy dalej. Tutaj mamy ten Klimov i tutaj, gdzie mamy rozwaloną, tutaj, proszę bardzo, rozwaloną mamy tutaj tramwaj, Boże Święty, tego słowa mi brakowało. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj i wchodzimy sobie do tej dziury tutaj. Wchodzimy sobie do tej dziury i jeżeli się nie mylę, bo tędy nie wychodziłem chyba nigdy, mi się wydaje, tędy nie wychodziłem nigdy z mapy, to tutaj jest Server River, tak zwane wyjście. Server River takie, tak zwane. To jest albo tutaj, albo tam. Chyba tutaj, bo się świeci na zielono, mi się wydaje, bo to jakieś, nie wiem, może tylko takie o zielone. Ale jeżeli się nie mylę, tutaj jest Server River, właśnie wyjście. Tym wyjściem nigdy nie wychodziłem, wychodzę tamtymi, którymi wam pokazałem, ale jeżeli się nie mylę, tutaj właśnie jest Server River, bo tak przynajmniej na mapie jest pokazane, że to jest właśnie wyjście Server River. Także wracamy do naszego punktu. Do, już wam pokazałem te wyjścia, nie? Dobrze, przed nami kolejne wyjście, o którym zapomniałem. Tak, zapomniałem o tym wyjściu, widzowie. Teraz tak, jesteśmy na naszym punkcie startowym. Obracamy się w lewo, czyli biegniemy w kierunku tego samochodu, biegniemy w kierunku tej flary i biegniemy w kierunku kina. Czyli obracamy się w lewo. I zapomniałem o jednym wyjściu. Teraz biegniemy sobie, wiadomo. Biegniemy sobie tak, w kierunku tego samochodu po prostu, tak? Tylko, że... A, to Mungo. Tylko, że teraz będziemy musieli odbić sobie na lewą. Czyli biegniemy tędy, odbijamy sobie na lewo. I tutaj przed nami jest wyjście Damage House. Czyli zrujnowany dom. Zepsuty dom, zrujnowany dom. I teraz tak, tutaj mamy te kino, o którym też opowiadałem. Tam mamy te wyjście flarowe. Tutaj mamy ten samochodzik. I my biegniemy teraz tą drogą. I przed nami, tam gdzie mamy ten dźwig w oddali, jest wyjście zrujnowany budynek, zrujnowany dom. Jak zwał, tak zwał. Także lecimy sobie. Generalnie sprawdziłem na internecie i ten Server River, co pokazywałem wam przed chwilą. Tak, to jest tamte wyjście. Czyli jeżeli biegniecie sobie tą Nikitowską, że tak powiem, koło Klimova, tam gdzie macie flarę zieloną, jeżeli widzicie ten rozwalony tramwaj, wchodzicie tam na dół, tam jest Server River, tak? No i teraz tak, Damage House, tu jest tutaj. Tutaj mamy ten dźwig, tutaj mamy rozwalony budynek. No i teraz tak, wchodzimy sobie do tego budynku. Wchodzimy sobie normalnie do tego budynku. Wchodzimy sobie tędy, tutaj, tutaj i tutaj mamy wyjście. O, i nawet, widzicie, nawet mnie tutaj wyrzuca z tego wyjścia, nie? Też jestem ciekaw, czemu mnie nie wyrzucało z poprzednich wyjść, a wyrzuca mnie z tego wyjścia? Ciekawe. Ciekawe, czemu z poprzednich wyjść mnie nie wyrzucało. Ciekawe, dobra, ale macie Damage House, nie? No i dobrze, ostatnie wyjście przed nami, czyli Scav Checkpoint. I teraz tak, biegniemy w to miejsce, biegniemy w kierunku tego miejsca, gdzie biegliśmy na samym początku, czyli tego zepsutego, tego budowie, tego zrujnowanego budynku, można powiedzieć, tak? Czyli mamy ten charakterystyczny budynek, tak?
No i biegniemy w kierunku tego pierwszego naszego budynku, o którym opowiadałem na samym początku tego live'ika. Czy live'ika? Materiału. Boże święty, jestem tak przyzwyczajony do live'ików, że mówię na początku tego live'ika, nie? Dobrze, także biegniemy w kierunku tego tutaj budyneczku. I ostatnie wyjście jest to SCAF Checkpoint. Czyli biegniemy tutaj i tutaj jak mamy teraz taki zielony napis na tym budynku, skręcamy sobie w prawo i biegniemy do samego końca tej drogi. Do samego końca tej drogi biegniemy. I na samym końcu tej drogi będziemy mieć wyjście z SCAF właśnie checkpoint. Dobra, biegniemy. No, tutaj mamy wyjście z SCAF checkpoint. Oho, postać mi mdleje, mi się wydaje, bo za dużo tych szczykawek se wszczykłem. No. No i tutaj mamy wyjście z SCAF checkpoint. Wchodzimy sobie tutaj. I tutaj nas powinno wyrzucać. To jest wyjście z SCAF checkpoint. Dobrze, widzowie, to są wszystkie wyjścia, które chciałem wam pokazać na tej mapie. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Mam nadzieję, że będziecie się uczyć tak jak ja się uczyłem tej mapy i będziecie poznawać te wyjścia tak jak ja poznawałem te wyjścia. Pokazałem wam charakterystyczny punkt, gdzie od tego punktu tak naprawdę, w którą stronę nie pójdziecie, są wyjścia, tylko że musicie zapamiętać sobie, jak wyjście dane się nazywa i w ten sposób uczyć się po prostu wyjść i w ten sposób iść do wyjścia, tak? Także mam nadzieję, że ten materiał wam pomoże. Jeżeli tak, zostawcie sobie łapeczki w górę. Jeżeli tak, zostawcie sobie subiksy na kanale. Live'y są codziennie, materiały są co jakiś czas. Jeżeli coś ciekawego wychodzi do Tarkowa i fajne jest do nagrywania. Także ja idę montować ten film. Idę wam wrzucić jeszcze tutaj dzisiejszego dnia 17, żebyście jeszcze mieli coś do pooglądania. Taki poradniczek od Olusia. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. I co? Widzimy się na live'ikach praktycznie codziennie, dzień w dzień widzimy się na live'ikach, także zapraszam na kanał i trzymajcie się. Do zobaczenia, do kolejnych live'ików i powodzenia w nauce tej oto mapy, czyli Street of Tarkov, najnowszej mapy w Tarkowie. Także trzymajcie się, cześć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, ale wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem, jeżeli mówimy o wyjściach do PMC. Także myślę, że nie zapomniałem raczej o niczym. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnych live'ików, do kolejnych poradników na tym kanale. Trzymajcie się, cześć! Ja, to było głupie.